piękna, młoda, 21-letnia dziewczyna z Jaroszowic, studentka farmacji o imieniu Lila, do niedawna tryskała zdrowiem. Wszędzie było jej pełno. Kilka tygodni temu okrutna diagnoza lekarska. Ostra białaczka szpikowa. Choroba wiąże się z ogromnym cierpieniem. Nie wystarcza chemioterapia. Lili potrzebna jest pomoc, a dokładnie dawca szpiku. Okazuje się, że nikt z rodziny ani najbliższych osób nie może być dawcą. Dla Lili, podobnie jak dla innych osób chorych na białaczkę, potrzebny jest dawca niespokrewniony. Dlatego w czwartek, 12 czerwca, w Domu Ludowym w Jaroszowicach spotkali się członkowie najbliższej rodziny chorej, jej znajomi, koleżanki, koledzy oraz przedstawiciele wadowickiej gminy i starostwa powiatowego z przedstawicielami Fundacji DKMS zajmującej się bazą dawców komórek macierzystych. Gości przywitał tata chorej Lili. Wiecie, życie jest takie piękne. Trzeba służyć, trzeba pomagać sobie. A najlepiej to człowiek dopiero rozumie, jak się zderzy z tym wszystkim, spotka się z tym wszystkim i trzeba ponieść ciężar tego wszystkiego. Dziękuję Pani Starosto za przybycie, dziękuję Urzędowi za to, że Pani Burmistrz podjęła też ten temat. Prosiłbym o pomoc, bo no trzeba nam tej pomocy. Pracownik Fundacji DKMS Polska, pan Marek Makowski, w swoim krótkim wystąpieniu chyba wszystkich przekonał, że bycie potencjalnym dawcą szpiku to decyzja poważna, ale dająca wiele satysfakcji i ratująca ludzkie życie. Chciałbym bardzo serdecznie Państwu wszystkim podziękować za to, że jesteście, bo to oznacza, że los osoby chorej nie jest Państwu obcy. Mam nadzieję, że każdy z Państwa będzie miał możliwość i chęci pomóc, bo każda pomoc się w takiej sytuacji liczy. Chciałbym Państwu naprawdę w dwóch zdaniach powiedzieć trochę o fundacji. Nasza fundacja jest młodą fundacją, działamy od 5 lat. 5 lat temu w Polsce było zarejestrowanych 40 tysięcy osób w bazie jako potencjalnych dawców szpiku na całą Polskę. Jest to liczba, była to liczba niewystarczająca. Na chwilę obecną w Polsce mamy zarejestrowanych ponad 600 tysięcy osób, które mogą być czyimś bliźniakiem genetycznym. W skrócie wygląda, proszę Państwa, to tak, że białaczka to jest rak krwi. Odmian białaczki i raka krwi mamy kilkanaście. Często ratunkiem jest przeszczepienie krwiotwórczych komórek z krwi, bądź to z krwi obwodowej, bądź ze szpiku. Najczęściej sprawdzamy osoby z rodziny, ponieważ prawdopodobieństwo znalezienia takiej odpowiedniej osoby wśród rodziny jest większe. Niestety nie ma na to reguły i większość osób potrzebuje jednak dawcy niespokrewnionego, co oznacza, że ani, nie wiem, brat, ani jej siostra, mama, tata nie są zgodni genetycznie. I wtedy takiej osoby szuka się w bazie polskiej i bazie światowej. Wygląda to w ten sposób, że my jako fundacja rejestrujemy wszystkie osoby chętne do zostania potencjalnym dawcą szpiku. Rejestrujemy za pomocą pobrania 4 ml krwi, bądź za pomocą pobrania wymazu z wewnętrznej strony policzka. Obie metody są jednakowo ważne, jedna jest po prostu szybsza, jedna zajmuje trochę więcej czasu. Z krwi czy z próbek śliny pobieramy, wysyłamy to do laboratorium i tam są badane antygeny HLA. Antygeny HLA to jest malutki wycinek kodu genetycznego, bo my wszyscy mamy identyczny kod genetyczny, ale mamy różną informację. Kod genetyczny to są cztery zasady, które są w różny sposób poukładane w tym łańcuchu DNA. I to, jak te zasady są poukładane, właśnie to jest w skrócie wielkim antygeny HLA i na tym zbadamy zgodność z dawcą. Zebrani mogli również zadawać pytania.
jednym z nich było. Jakie kroki są podejmowane, jeżeli dana osoba wyrazi zgodę bycia dawcą? My taką osobę wysyłamy na badania jak najbliżej miejsca zamieszkania. Są to badania wirusologiczne i jeszcze raz, żeby potwierdzić typowanie antygenów. Pobierane jest kilka próbek krwi. Jeżeli nadal wszystko jest ok, typowanie antygenów jest poprawne i nie ma żadnych przeciwwskazań na tym etapie, to taka osoba jest wysyłana już nie zawsze blisko miejsca zamieszkania na kolejne badania. Najczęściej jest to klinika, gdzie będzie dokonywane przeszczepienie szpiku bądź pobranie komórek macierzystych. Badania są naprawdę szczegółowe, od USG jamy brzusznej po EKG. Ma to na celu weryfikację stanu zdrowia potencjalnego dawcy. Po pierwsze, czy jemu nic nie zagraża, bo po pierwsze nie możemy szkodzić, a po drugie, czy nie ma schorzeń, które będą zagrażały biorcy, czyli pacjentowi. Jeżeli nadal wszystko jest w porządku, to po około 2 tygodniach następuje albo pobranie krwiotwórczych komórek macierzystych z krwi obwodowej, albo pobranie szpiku z talerza kości biodrowej. I teraz chciałbym bardzo Państwa uczulić, żebyście Państwo o tym pamiętali. Nie jest to pobieranie szpiku z kręgosłupa, bo po pierwsze w kręgosłupie nie mamy szpiku, tylko mamy rdzeń kręgowy. A po drugie, nie kończy się to wyjazdem na wózku inwalidzkim, jak wiele osób uważa. To jest talerz kości biodrowej. Najlepiej to widać u kobiet nad pupą, 2 dołeczki, 2 lekarzy właśnie w tych miejscach jednocześnie pobiera szpik. To jest jedna z metod. Pierwszą metodą, z którą mamy do czynienia w 80% przypadków, czyli w 4 na 5 przypadkach pobrań, jest to pobranie komórek z krwi obwodowej. Polega to na tym, że żeby pobrać komórki, musimy ich mieć więcej. Więc osoba dostaje czynnik wzrostu, który namnaża komórki, które są uwalniane później stopniowo do krwioobiegu. Taki czynnik wzrostu przyjmuje się przez 4 dni, 5 dnia następuje pobranie. Przy otrzymywaniu czynnika wzrostu mogą wystąpić objawy grypopodobne, czyli czujemy się słabo, łamanie w kościach. Jest to związane właśnie z nadprodukcją komórek po prostu w szpiku, w środku kości. Wszystkie te objawy możemy zniwelować zwykłym paracetamolem. Zgłaszamy się do kliniki tego 5 dnia, następuje wkucie w 1 przedramię i w 2. Leżymy na leżance i krew przechodzi przez separator komórek macierzystych. Te nadprodukowane po prostu komórki są w maszynie specjalnej wytrącane, a reszta naszej krwi wraca do nas, więc wygląda to jak autotransfuzja. Tej krwi mniej więcej pobiera się, tych komórek macierzystych, około 400-450 ml. Więc tak jak przy zwykłym pobraniu w punkcie krwiodawstwa. Tego samego dnia osoba opuszcza klinikę i wraca do domu. Czy Państwo mają jakieś pytania może? Teraz jest kwestia, jeśli ktoś pracuje na pewno, jak to się rozwiązuje? Przysługuje takiej osobie zwolnienie z pracy. Jeżeli pracodawca ma jakieś obiekcje, to zawsze fundacja w takich sprawach pomaga. Dodatkowo wszystkie rzeczy organizacyjne z pobytem, z płatnościami, wszystko to pokrywa fundacja. Kto może się rejestrować? Każda generalnie zdrowa osoba w wieku 18-55 lat. 18 lat dlatego, że tego wymaga polskie prawo, a 55 ze względów zdrowotnych. Osoba zarejestrowana pozostaje w bazie do końca 60 roku życia. Jest aktywnym potencjalnym dawcą. Więc pytanie pierwsze, które padło, jak wygląda sprawa z paleniem tytoniu? Nie ma, tak? Podczas rejestracji jesteśmy w stanie nawet zarejestrować osobę, która w danym dniu dla kurażu wypiła sobie 1 piwo. Bo to nie będzie miało znaczenia dla wyniku rejestracji. Jeżeli ktoś jest uzależniony od alkoholu, musi być
przez minimum 10 lat osobą niepijącą. Jeżeli chodzi o narkotyki, no to też idzie wszystko do decyzji lekarza. Na pewno osoby, która jest uzależniona od narkotyków i widzimy to, nie zarejestrujemy. Ta lista nasza wykluczeń jest naprawdę bardzo szczegółowa i ma kilka ładnych stron, ale generalnie osoba, każda zdrowa, która w ostatnim pół roku nie miała operacji, ani nie cierpi na schorzenia układu, poważne schorzenia układu krwionośnego i układu kostnego w odcinku kręgosłupa i odcinku lędźwiowym, będzie mogła się zarejestrować. Jeżeli ktoś nie może się w tym dniu czy w dniach zarejestrować, albo będzie miał obiekcje, będzie chciał więcej się dowiedzieć na ten temat, to zapraszamy na stronę DKMS-u www.dkms.pl i tam można zamówić pakiet, który przyjdzie pocztą. I koperta jest opłacona, więc po pobraniu wymazu odsyła się go, wystarczy wrzucić do skrzynki. Nie ma czasu straconego. Powiem inaczej. Jak teraz patrzę na to, ludzie się nie zastanawiają, chodzą na przejście i tak dalej, i tak dalej. Ci ludzie tam, w tym szpitalu chcą żyć. Wierzcie, oni wszyscy by chcieli żyć. Oni się modlą, żeby się ktoś znalazł, żeby im dał tą kropelkę życia. Także bardzo proszę, kto może, jak może nagłaśniać. Będziemy prosić w szkołach, jeszcze raz w starostwie prosiłem panią burmistrz, żeby po prostu jak najbardziej to nagłośnić, żeby jak najwięcej ludzi było chętnych, którzy są w stanie pomóc. Bo nie wiadomo, jak to znaczy. Nie wiadomo, komu, kiedy będzie trzeba pomóc. Dziękuję ślicznie. Osoby, które wyrażą chęć bycia dawcą, będą mogli się zarejestrować podczas akcji w dniu 13 lipca w godzinach od 9.30 do 15.30 w Domu Ludowym w Jaroszowicach. Podobną akcję w dniu 12 lipca bieżącego roku przeprowadzi również gmina Wadowice.